Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Jarek i zapraszam Was na kolejny materiał na moim kanale. Dzisiaj bierzemy sobie coś na tapet, ale na tapet w plenerze. Mówię tutaj o pewnej pozycji, którą wybrałem do tego typu przedsięwzięcia i postanowiłem właśnie nagrać coś poza moim recenzenckim stołem. Nie była to łatwa decyzja, ale ostatecznie zdecydowałem się na komiks, który uważam najbardziej mi przypasował, czyli Moje rozstania z Laurą Dean. Komiks, który opowiada o miłości, dość nietypowej miłości dwóch kobiet, pięknie zilustrowane przez Rosemary Valero Connell. Natomiast Mariko Tamaki stworzyła scenariusz. Jest to zupełnie nie randomowa postać, wręcz bym powiedział znana. Całkiem niedawno na moim kanale mogliście zobaczyć recenzję Harley Quinn, a pewnego lata, która, tak jak w przypadku tej pozycji, mówimy o kulturze gniewu, wydana już została jakiś czas temu i teraz ma naprawdę dość spore ceny na rynku, gdzie no nie jest już dostępna, nie ma do druku, więc tym bardziej pokazuje to, że ta autorka ma w taki czy inny sposób wzięcie. Sama historia jest bardzo ciekawa. Opowiada o Freddie Reilly, tej oto tutaj schowanej dziewczynie oraz właśnie tytułowej Laurze Dean. Jest to taka miłość dość nietypowa. Laura Dean troszeczkę, ja bym powiedział, pogrywa sobie z naszą bohaterką. Z tego względu, że relacje, jakie między nimi są, to uczucie, tak naprawdę ja bym powiedział, że w pełni jest tylko z jednej strony. Właśnie Freddie, która musi się zadowolić tym, co Laura chce jej zaproponować, jeżeli mówimy o tym uczuciu. Ona czeka wręcz na to, kiedy ona ją zauważy, kiedy do niej podejdzie, kiedy będzie chciała z nią spędzić troszeczkę więcej czasu. A Laura jakby nigdy nic, po prostu to olewa. Jest zmuszona, biedna nasza bohaterka, aby czekać, po prostu czekać i czekać. Jeżeli Laura oczywiście ma jakąś potrzebę, wtedy jak najbardziej ona zostaje dla niej spełniona. Dlaczego? Dlatego, że Reilly zawsze, nasza Reilly, tak? Reilly, Freddie Reilly jest obecna. I tutaj to fajnie zostało pokazane. Przede wszystkim bohaterowie, jacy się pojawiają. Sama sceneria. Troszeczkę bym powiedział, że to jest w takim klimacie mangowym. Ale mimo, że nie czytam mang, tutaj jakoś mnie to bardzo wzięło. Kobiece kształty naszej bohaterki, które są świetnie przedstawione w jednej ze scen, w jednym z kadrów bardziej bym powiedział, kiedy właśnie leży z Laurą na łóżku i ta właśnie bardziej męska postura Laury, która idealnie kontrastuje właśnie z sylwetką naszej bohaterki. Komiks ciepły, przyjemny, mimo że na swój sposób nieszczęśliwy, idealnie się wpasowywuje w moim odczuciu właśnie w tym teraz takim letnim klimacie. Możemy sobie wyjść na taras, siąść, zrobić sobie herbatę, kawę czy coś, jakiś zimny napój, prawda? I delektować się tym komiksem. Przyznam szczerze, że ta kreska na początku mnie troszkę niepokoiła. Teraz jak na nią przyglądam się w tym momencie po raz któryś, naprawdę jednak doceniam to, w jaki sposób ten komiks został przedstawiony, jeżeli chodzi też o tą warstwę wizualną. Prezentuje się świetnie. Historia chwyta nie tylko za serce, ale przede wszystkim nasze myśli i pokazuje, jakie potrafi być życie. Nieprzewidywalne, bo i nieprzewidywalny jest, powiem szczerze, tutaj finał tego komiksu. Dość nietypowo się to wszystko rozgrywa w wyniku tak naprawdę pewnego spotkania, gdyż jest tutaj dużo też takich ciekawych wątków pobocznych, jakby właśnie wizyta u pewnej wróżki, która ma znaczący wpływ na zakończenie tego komiksu. Pewna przyjaciółka lubiąca się w Dungeons and Dragons, o ile tutaj dobrze zostało wytłumaczone, która dość nieplanowo zachodzi w ciążę z żonatym mężczyzną. Czy kobieta lekko, powiedzmy, starsza od naszej bohaterki, która pracuje w różnych miejscach, aby opłacić sobie studia. Jest tego naprawdę bardzo sporo i świetnie się to nam prezentuje. Myślę, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Komiks taki, czy okruchy życia, jak to się mówi w mandze, nie wiem. Wiem na pewno, że ja się ubawiłem przy nim świetnie. Jest to rewelacyjna pozycja.
i polecam ją tak naprawdę każdemu. Oczywiście zaraz Wam zaprezentuję, jak wygląda zawartość tego komiksu, ale tak jak wspomniałem, to jest niesamowita pozycja, bardzo zresztą mocny kandydat do jakiejkolwiek topki. Cieszę się, że Kultura ją wydała i nie ukrywam, że czekam na kolejne komiksy właśnie ze scenariuszem Mariko Tamaki, gdyż jak się okazuje, to co do tej pory spod jej pióra przeczytałem, jest świetne. Także zobaczmy, jak się komiks prezentuje od tej wizualnej strony. I tak jak możemy zobaczyć, komiks posiada tak naprawdę cztery barwy. Jest to bieln, czerń, szarość oraz róż, który idealnie, powiem szczerze, wkomponował się jak dla mnie w tą historię. Postacie są na swój sposób barwne. Ruchy i to wszystko, które tutaj jest zaprezentowane oraz ich przede wszystkim mowa ciała są naprawdę bardzo fajnie przedstawione. O ile się orientuję, jest to chyba debiut Rosemary, jeżeli chodzi o komiksy. Jeśli nie, to Was bardzo przepraszam, nie doczytałem, ale pięknie nam przedstawiła historię, którą tutaj widzimy. Jak dla mnie jest niemal wręcz idealnie pasująca do tej historii. Gdyby tutaj zastosowali kolor całkowity, by to nie pasowało w żaden sposób. I tutaj wspomniana przeze mnie właśnie scena, o której mówiłem. Spojrzenie troszeczkę takie, wręcz bym powiedział, na swój sposób błagalne, może coś na zasadzie przytul mnie, właśnie naszej Freddy oraz Laura, która w sposób zupełnie taki lajtowy, wręcz bym powiedział, podchodzi do tematu, kiedy ta bliskość widać, że jest oczekiwana przez naszą bohaterkę. Tak jak wspomniałem, jest tu wiele innych wątków, które mogą się wydać nam bardzo ciekawe, choćby nawet sama relacja i luz rodziców naszej bohaterki, która czasami wręcz bym powiedział ma problem z tym, że jej rodzice są tacy właśnie lajtowi, może jednak nie do końca. Całość, mówię, czyta się bardzo przyjemnie, dość szybko, co szybko nie oznacza, że źle. Pamiętacie przecież, że jeżeli ja coś takiego mówię, to znaczy, że komiks po prostu mi przypasował do tego stopnia, że nawet nie zauważyłem, kiedy go pochłonąłem. Dlatego ja Wam powiem szczerze, że wszystkim polecam. Jeżeli jeszcze jakimś sposobem nie przeczytaliście tego komiksu, musicie koniecznie to zrobić. Oczywiście w opisie tego materiału znajdziecie link do strony sklepu, gdzie możecie go sobie nabyć, bo myślę, że jest warte. Warte jest nawet czasami po prostu przekartkowanie tam, gdzie nie ma tekstu i samemu dopowiedzeniu sobie tego, co może myśleć w danym momencie nasza bohaterka, bo to, w jaki sposób kończy tą relację, tą historię tak naprawdę miłosną, jest naprawdę świetnym zabiegiem. Ja po prostu w tym komiksie na swój sposób się zakochałem, gdzie nie zawsze musi wygrywać prawdziwa miłość, ale przede wszystkim prawdziwa przyjaźń. Także 89,90 kosztuje ten komiks. Gdybyście chcieli, myślę, że można próbować go kupić gdzieś taniej. Miękka oprawa ze skrzydełkami, bardzo ładnie wydana. Także tyle z mojej strony. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego materiału. Skomentujcie, polubcie, udostępnijcie, będzie mi bardzo miło. A także zasubskrybujcie kanał, aby być na bieżąco z moimi materiałami. Tymczasem ja z Wami się żegnam, widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!